Witajcie! Dzisiaj u nas myskowska święconka. Jest to najbardziej tradycyjna i najbardziej znana potrawa, jaką w każdym myskowskim domu jadano z dawien dawna z okazji świąt Wielkiej Nocy. Święconka, bo przygotowana z produktów, które święci się w Wielką Sobotę w kościele. A więc kiełbasa i boczek, chrzan, jajka, sól. Kiełbasa i boczek są symbolami dostatku i płodności. Chrzan jest symbolem zdrowia, tężyzny fizycznej, a przede wszystkim goryczy, jaką pojono Pana Jezusa umierającego na krzyżu. Jajka są symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią. Sól zapobiega psuciu się potrawą oraz, jak dawniej wierzono, odstraszała wszelkie złe moce od domostwa. Swój specyficzny smak święconka zawdzięcza serwatce, czyli wodzie, która zostaje nam po odciśnięciu sera. Mamy taką ciekawostkę, bo dowiedziałyśmy się od nieżyjącej już jednej z najstarszych mieszkanek Myskowa, serwatkę pito cały post, na przykład do jałowych ziemniaków. A w świątecznej potrawie symbolizuje ona takie przeplatanie się radości i smutku w życiu człowieka. I taką święconkę jest bardzo łatwo przygotować. Nalewamy do garnka serwatkę. Do tej serwatki kroimy wiejską kiełbasę, kroimy również boczek i głównym składnikiem, taką przyprawą, jest chrzan. Kroimy kawałki chrzanu i to razem gotujemy do miękkości, tak żeby nabrało dobrego smaku i aromatu. Jak już jest wszystko gotowe, zalewamy tą święconką ugotowane wcześniej na twardo jajko. Można sobie taką święconkę przyprawić startym, świeżym chrzanem, gdyż on nadaje takiego specyficznego, ostrego smaku i aromatu. A najlepiej smakuje chłopom w drugi dzień świąt. Życzymy smacznego.